Kwiatki świętych aniołów, Marcello Stanzione. Krótkie historie o objawieniach anielskich. Fragment książki. Słynny uczeń świętego Alfonsa de Liguori, święty brat Gerard Majela, miał boskie znajomości. Dusze czystej niewinności często zawierały je z aniołami. Będąc już redemptorystą, udał się z kilkoma młodymi studentami ze swego zakonu na pielgrzymkę do sanktuarium na górze Gargano. Podróż okazała się pasmem cudów. Gerard, który był przewodnikiem owej pobożnej karawany, opróżnił swoją torbę, oddając jej zawartość biedakom. Po dotarciu do sanktuarium wszedł tam i wpadł w ekstazę. Było prawie popołudnie, młodzi byli głodni, a Gerard wciąż w ekstazie nie zwracał na nich uwagi. Nagle ukazał im się przepiękny młodzieniec, lśniący niebiańskim światłem, który zbliżył się do błogosławionego, włożył w jego dłonie kilka monet zawiniętych w papier, po czym znikł jak błyskawica. Towarzysze Gerarda padli na ziemię na widok niebiańskiego posłańca. Nie myśleli już o jedzeniu. Anioł idący za pługiem. Izydor, zwany Oraczem, był pobożnym świeckim mężczyzną z Madrytu, żonatym z Marią de la Cabeza. Pracował na służbie u bardzo wymagającego właściciela ziemskiego. Jak mógł, próbował pogodzić swoją ciężką pracę z codziennym uczestnictwem we mszy świętej. Aby mógł pozostać wierny swojemu postanowieniu uczestniczenia w Eucharystii, Bóg posłał mu dwóch aniołów, którzy czasem pomagali mu pchać wózek, a czasem pojawiali się u jego boku z drugim wozem ciągniętym przez dwa woły otoczone olśniewającym światłem. Czas pracy Izydora znacznie się skracał, dzięki czemu mógł spokojnie iść do kościoła, aby wziąć udział we mszy świętej. Także praca przy tym nie ucierpiała, a jego pracodawca nie mógł narzekać. Zmarły w połowie XI wieku Izydor jest pierwszym kanonizowanym świeckim w 1622 roku zgodnie z procedurami obowiązującymi po roku 1588, kiedy to ustanowiono kongregację do spraw obrządków, poprzedniczkę obecnej kongregacji spraw kanonizacyjnych. Święty Izydor jest patronem Madrytu. Anioł papieża Achille Ratiego. Pewnego dnia ojciec święty Pius XI zwierzył się grupie pielgrzymów, że zawsze wzywał na początku i na końcu dnia anioła stróża. Często modlił się do niego w ciągu dnia, zwłaszcza gdy sprawy komplikowały się, co często dzieje się przy wielu obowiązkach papieża. Musimy to powiedzieć również ze względu na dług wdzięczności, ciągnął dalej Pius XI, że zawsze czuliśmy się wspaniale wspomagani przez naszego anioła stróża. Często czujemy, że jest tam obok nas, gotów nam pomóc. Uprzejmość aniołów. Pewien brat ze szkół chrześcijańskich, Monsieur Marie Stuey Wiu, zabity 15 maja 1940 roku w wieku 45 lat podczas II wojny światowej, pisze w swojej autobiografii: oto pewna opowiastka, która pokazuje dobroć mojego anioła. W lipcu 1925 roku w sobotni wieczór mówiłem do nowicjuszy i postulantów o pobożności względem świętych aniołów stróżów. Powiedziałem im: umiłujcie wysyłanie swego anioła do Jezusa w tabernakulum, do Maryi,
do waszych rodziców, do waszych przyjaciół. Wasz dobry anioł chętnie zrobi to, co mu powiecie. Następnego dnia w niedzielę drogi brat dyrektor rozpoczyna konferencję na temat Ewangelii z dnia. Mówię do mojego drogiego anioła: dobry aniele, powiedz drogiemu bratu dyrektorowi, aby powiedział nowicjuszom słowo o świętych aniołach. W tym samym momencie drogi brat dyrektor zatrzymuje się. Polecam wam, mówi, kochać waszego anioła stróża. Umiłujcie wysyłanie go do Jezusa, do Maryi. Już więcej nic nie powiedziałem. Drogi brat dyrektor, który rozpoczął zupełnie inny temat, przerywa go bez żadnego powodu, aby powiedzieć to słowo. Niemniej jednak nie powiedziałem drogiemu bratu dyrektorowi, że mówiłem o świętych aniołach w Wigilię. O mój drogi aniele, jakże jesteś miły. Anioł świętego Jana 23. Podczas jednej z audiencji papież Jan 23 opowiadał: pewnego dnia papież Pius XI zwierzył mi się z pięknej tajemnicy. Potwierdził bowiem, że ochrona anioła stróża zawsze daje radość, rozwiązuje każdą trudność i usuwa przeszkody. Kiedy mi się zdarza, zwierzył się Pius XI, że muszę porozmawiać z jakąś osobą, do której trudno przemawiają moje argumenty i względem której słowa muszą być podkreślone specjalną formą perswazji, polecam się mojemu aniołowi stróżowi. Powierzam mu tę sprawę. Proszę go, aby szepnął słowo aniołowi stróżowi osoby, z którą mam się spotkać. Po ustaleniu porozumienia między dwoma duchami rozmowa okazuje się lepsza i łatwiejsza. Wieśniaczka i teolog. Prałat Jean Calvet, ówczesny dziekan Wydziału Literatury prestiżowego Instytutu Katolickiego w Paryżu, opowiadał, jak to prosta i skromna wieśniaczka przypomniała mu o istnieniu aniołów stróżów. Pewnego dnia spacerowałem w samotnej i zacienionej okolicy. Kiedy skręciłem za krzak, spotkałem staruszkę z trzema owcami, mocno pochyloną, wspierającą się na lasce. Ponieważ znałem je wszystkie, pozdrowiłem ją: dzień dobry, Katarzyno. Podniosła się trochę i odpowiedziała: dzień dobry księdzu proboszczowi i całemu towarzystwu. Co chcecie powiedzieć, babciu? Jestem tu sam. Gdzie widzicie towarzystwo? Wyprostowała się całkowicie, a ja zobaczyłem jej pomarszczoną twarz i wciąż piękne, blade oczy. Zapytała mnie poważnie: a gdzie umieściliście anioła stróża? Wybaczcie mi, prawie zapomniałem o aniele stróżu. Dziękuję za przypomnienie. To nieformalne spotkanie sprawiło, że aniołowie zajęli znów pierwsze miejsce w myślach i modlitwie prałata Jean Calveta. Anioł pasterz. Aby powstrzymać Raimunda Nonata, zmarłego w 1240 roku, od zamiaru wstąpienia na drogę kapłaństwa, jego ojciec posłał w młodości, by pasł owce na łąkach, co było bardzo trudne dla pobożnego chłopca. W pobliżu tego miejsca, gdzie pasły się zwierzęta, znajdował się kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, gdzie czczono szczególnie piękny obraz Madonny. Raimund często chodził tam, by prosić o pomoc Madonnę. Pewnego dnia, przywołując dziewicę Maryję z wielką pobożnością, usłyszał głos z obrazu: nie bój się, Raimundzie, będę cię chronić. We wszystkich swoich trudach zwracaj się z ufnością do swojej niebiańskiej matki, która cię wysłucha. Oczywiście po tym wydarzeniu wzrastało pragnienie chłopca, by zostać dłużej ze swoją Matką Niebieską. Mimo to musiał opiekować się stadem ojca. Gdy pragnienie odwiedzenia Maryi
stało nieodparte i niepohamowane w jego sercu, Rajmund zobaczył młodzieńca, pięknego i jaśniejącego, który zaopiekował się owcami. Był to jego anioł stróż. Rajmund podziękował mu serdecznie i pobiegł do Maryi, która na niego czekała. Anioł stróż Rajmunda robił tak często, aż w końcu ojciec chłopca sam go zobaczył. Uznając ten nadprzyrodzony znak, tata nie odważył się więcej przeszkadzać powołaniu syna i pozwolił Rajmundowi wstąpić do zakonu Najświętszej Maryi Panny, która wyprosiła niewidzialną pomoc anioła stróża swojemu oddanemu synowi, który później został kanonizowany przez Kościół. Rady anioła. Święty opat Antoni, gdy mieszkał na pustyni, poczuł się pewnego dnia ogarnięty osłością serca i wielką duchową ciemnością. Powiedział więc do Boga: Panie, chcę być zbawiony, ale moje myśli mi na to nie pozwalają. Co powinienem zrobić w moim utrapieniu? Co mam zrobić, by być zbawiony? Nieco później, wstając do wyjścia, Antoni zobaczył mężczyznę identycznego jak on, siedzącego przy pracy. Tamten wstał, żeby się pomodlić, a potem znów siadł, by pleść linę, i wstał ponownie, żeby się modlić. Był aniołem Pana, posłanym po to, aby upomnieć i uspokoić Antoniego. Potem on sam usłyszał anioła mówiącego: rób to, a będziesz zbawiony. Na te słowa Antoni poczuł wielką radość i odzyskał odwagę. Aniołowie męczenników Faustyna i Jowita. Podczas prześladowań za cesarza Hadriana dwaj bracia, Faustyn i Jowit, zostają aresztowani w Brescii, rzuceni na pożarcie zwierzętom, które jednak darzą ich szacunkiem i nie rozrywają na kawałki. Zostają więc rzuceni w płomienie, które pozostawiają ich nienaruszonymi. W końcu są skazani na śmierć z głodu w więzieniu. Ale w środku nocy aniołowie Pana stępują do nich i pocieszają błogosławionych męczenników tak, iż nie odczuwają męki głodu i są w stanie przejść całą serię nowych przesłuchań i nowych tortur. Anioł z refektarza. Błogosławiony Gerard Cagnoli, zmarły w 1343 roku, był franciszkaninem w Randazzo na Sycylii. W niedzielę wielkanocną, kiedy kucharz zakonny zachorował, ojciec gwardian poprosił brata Gerarda o przygotowanie obiadu. Ten, nie mając żadnego pojęcia o gotowaniu, skinął głową na znak posłuszeństwa swojemu przełożonemu i zaczął się modlić. Kilka chwil przed obiadem ogień nie był jeszcze nawet rozpalony, a na wymówki, jakie robił mu gwardian, brat Gerard odpowiadał, pchając kuchenne drzwi: Ojcze, bądź spokojny, bracia będą mieli co jeść. Zaciekawiony przełożony obserwował go przez szczelinę w drzwiach i nagle zobaczył młodego mężczyznę o pięknym wyglądzie, który przyniósł różnego rodzaju produkty. Przybysz, anioł, nie ulegało wątpliwości. Zaczął przygotowywać dania, podczas gdy brat Gerard był w ekstazie. Anioł zniknął, gdy zakonnicy weszli do refektarza. Ocknąwszy się, brat Gerard podał obiad, najsmaczniejszy, jaki kiedykolwiek jedzono w tym klasztorze. Ten budujący epizod ma na celu wywyższenie cnoty posłuszeństwa. Anioł profesor. Mówi się, że święty Tomasz z Akwinu zobaczył anioła ukazującego mu cudowną książkę, której litery były złote i niebieskie. Była to książka o męczennikach. Kiedy był w Paryżu, poproszono go
o przygotowanie wykładu inauguracyjnego jako doktora teologii. Tomasz w swojej skromności uznał się za niegodnego przyjęcia tego zadania i oddał się modlitwie, prosząc o zwolnienie go z tego wykładu akademickiego. Wtedy ukazał mu się anioł, niebiański posłaniec, który przybrał postać majestatycznego starca i powiedział mu, że musi przygotować wykład inauguracyjny, a także wskazał mu temat, który miał rozwinąć podczas wykładu. Anioł inspirator. Gustaw, 13-letni chłopiec, zniknął. Cała wioska próbuje go szukać, ale na próżno, ponieważ Gustaw, ten mały łobuz, biegnie szybko i już po zapadnięciu zmroku przybywa na cmentarz w pobliskim miasteczku. Na nieszczęście nieustannie pada, więc żeby schronić się przed deszczem, Gustaw wspina się na parapet opuszczonej kaplicy cmentarnej i kuca w niszy okna. Opiera się o ramę, która jest stara i zepsuta, i nagle rozpada się, a chłopiec spada z okna do krypty poniżej. Na szczęście ten upadek nie wyrządza mu krzywdy, ale on sam pozostaje całą noc w tym ciemnym miejscu. Rano, przerażony, spostrzega, że znajduje się w pustej krypcie z bardzo wysokim oknem, które jest dla niego nieosiągalne. Zalękniony Gustaw desperacko próbuje wspiąć się na ścianę, jednak nie udaje mu się, więc zaczyna wołać o pomoc, ale odpowiada mu cisza. W tej sytuacji w końcu przypomina sobie o swoim aniele stróżu i modli się. Myśl o jego aniele stróżu pociesza go. Spędza drugą noc w tym ciemnym i samotnym miejscu. Żałuje ucieczki z domu ojca i myśli o bólu i zmartwieniu, jakie sprawił swoim drogim rodzicom, którzy w tym opuszczonym miejscu nigdy go nie znajdą. Następnego ranka słyszy zbliżające się kroki, a potem odgłos kluczy i ze zdumieniem widzi otwierające się drzwi krypty, której mimowolnie stał się więźniem. Kto przychodzi mi z pomocą? W tym momencie wchodzi nauczycielka szkoły podstawowej z jego miasteczka ze swoją córką i zaskoczona, widząc Gustawa, wykrzykuje: jakie masz szczęście! Ten samotny kościółek jest sprzątany tylko raz w roku. I właśnie wczoraj przyszła mi bardzo natarczywa myśl, by zrobić to dzisiaj, inaczej nikt by cię nie znalazł i umarłbyś. Następnie Gustaw, płacząc, opowiada swoją historię, jak poprzedniego dnia poprosił o pomoc swego anioła stróża. Tak więc dla wszystkich było jasne, że pomysł sprzątania kaplicy tego dnia był prawdziwym natchnieniem świętego anioła stróża. Wychwalając Boga, wrócili do wioski. Ważność anioła. Świadectwo pewnego niemieckiego księdza. Kilka lat temu pewna moja znajoma zraniła się. W głęboką ranę wdarło się zakażenie, więc najpierw prawie utraciła ramię, a potem zagrożone było jej życie. Kiedy się o tym dowiedziałem, myśląc o moim życiu, powiedziałem jej: przywołaj anioła stróża. Jesteśmy otoczeni wieloma niebezpieczeństwami i naprawdę potrzebujemy ochrony z wysoka. Kobieta westchnęła: ach, robiłam tak przez wiele lat i musiałam za to odpokutować. Jak to musiałaś odpokutować? Za wzywanie anioła stróża? To niemożliwe. Nie, nie, w tym sensie nie wyraziłam się dobrze. Musiałam gorzko odpokutować za fakt, że od wielu lat zrezygnowałam z czczenia anioła stróża. Dokładnie w tym dniu, kiedy przydarzyło mi się nieszczęście, pomyślałam: jaki sens ma modlitwa do anioła stróża? Ta modlitwa jest dobra dla dzieci. Dorośli mogą się obronić sami i zadbać o siebie. Już nie będę tego robić. A potem
Kilka godzin później stało się to nieszczęście, ale teraz wszystko zrozumiałam. Anioł i prostytutka. Pewna wspólnota sióstr w Dolinie Paraiba w pobliżu São Paulo w Brazylii była zaangażowana w pomoc prostytutkom w rozpoczęciu nowego życia. Pewnego dnia przyszła Miriam, 22-letnia prostytutka z dwiema małymi córkami. Jednak jej opiekunka, kobieta twarda i gwałtowna, nie chciała, by dziewczynki odeszły z matką. Zagroziła, że zatrzyma dziewczynki na wypadek, gdyby Miriam postanowiła skończyć z prostytucją. Nie wiedząc, jak rozwiązać tę smutną sytuację, zakonnice powierzyły się aniołom. 3 tygodnie później Miriam musiała być hospitalizowana z powodu kolki nerkowej. Przy tej okazji zakonnica poszła do opiekunki, aby dostarczyć jej pewną sumę pieniędzy i zabrać dziewczynki ze sobą. Ta zła kobieta przyjęła pieniądze, ale była rozgniewana i zaatakowała zakonnicę. W tym momencie zakonnica oddała się opiece aniołów i zaczęła modlić się słowami Sanctus, pieśń aniołów, raz za razem, nieprzerwanie. Natychmiast poczuła się wewnętrznie uspokojona i chroniona przez świętych aniołów. W rzeczy samej ta okrutna kobieta, próbując zaatakować zakonnicę, nagle zatrzymała się, jak sparaliżowana, w odległości około 20 centymetrów od owej poświęconej Bogu niewiasty. Rozgniewana krzyknęła, by zakonnica przestała się modlić. Tymi słowami coś ją powstrzymało i unieruchomiło, nie mogąc wyrządzić krzywdy zakonnicy. Zła kobieta krzyczała przez prawie 45 minut, nie mogąc się poruszyć. Potem uciekła, powtarzając, by zakonnica nie wypowiadała już tych słów. W ten sposób można było odzyskać dziewczynki i oddać je ich matce, zapewniając im nowe i dobre życie. Anioł, który liczy kroki. W czasach ojców pustyni żył pewien święty mnich pustelnik. Przez długi czas żył wraz z innymi mnichami i mistrzem. Potem udał się na pustynię, aby oddać się głębokiej ascezie. Każdego ranka po przebudzeniu i modlitwie chodził czerpać wodę na potrzeby dnia. Studnia jednak była daleko, a on coraz starszy. Pomyślał więc o przeniesieniu się do jaskini bliżej źródła. Pewnego dnia, wracając do domu z ciężkim dzbanem pełnym wody, zmęczony bardziej niż zwykle, pomyślał: jutro zabiorę moje rzeczy i pójdę zamieszkać bliżej wody. Podczas gdy tak sobie myślał, usłyszał za sobą szelest, odwrócił się i ujrzał anioła z wielką, otwartą księgą, który liczył jego kroki i pisał: 2100, 2101, 2102. Stary mnich podskoczył ze zdumienia, ale anioł uspokoił go: idź dalej, nie bój się. Zapisuję twoje bolesne kroki w księdze życia. Pamiętaj, nic nie ginie przed Panem. Następnego dnia święty pustelnik przeniósł swoje mieszkanie, ale nieco dalej od źródła. Anioł świętej z Rzymu. Świętej Franciszce Rzymskiej, żyjącej w latach 1384-1440, stale towarzyszyły w życiu anielskie postaci, w szczególności anioł stróż. Pierwsza anielska interwencja miała miejsce około roku 1399, kiedy niebiański duch ocalił Franciszkę i jej siostrę Wanusę z wód Tybru, gdzie o mało nie utonęły. Anioł ukazał się im, przybierając wygląd 10-letniego chłopca o długich włosach i błyszczących oczach, ubranego w białą tunikę, podobną do tej, jakiej używali subdiakoni w liturgiach. Dziecięca postać anioła pozostała z Franciszką przez 24 lata, po czym zastąpił go inny, opisywano jako dużo jaśniejszy, który często pojawiał się, przędąc
i tkając złotą nić, która przedstawiała życie świętej. Zbliżając się do końca swego życia, Franciszka widziała, że anioł spieszy się coraz bardziej w tkaniu płótna, które jest prawie gotowy. O przyjaźni między świętą Franciszką Rzymską a jej aniołem stróżem świadczą także wspaniałe freski XV-wiecznego malarza Antoniazzo Romano, które zdobią kaplicę klasztoru sióstr oblatek założonego przez samą świętą.